Julka Mikołajczak z Gostynia ma 13 lat. Od urodzenia choruje na SMA1, czyli ostrą postać rdzeniowego zaniku mięśni. Dla jej mamy Weroniki diagnoza była ogromnym szokiem. Początki, jak przyznaje, były trudne. Potem 3-miesięczna walka o życie na oddziale intensywnej terapii, aż w końcu upragniony powrót do domu, a w nim uczenie się wszystkiego na nowo. Jej stan jest ciężki na chwilę obecną, ponieważ choroba bardzo dużo zabrała. Jula jest dzieckiem leżącym, oddycha za pomocą respiratora, też samodzielnie nie je, jest karmiona przez sondę w związku z tym, że nie przełyka. No, choroba w bardzo dużym stopniu unieruchomiła jej ciało. Tak było etapami na zasadzie, żeby się udało wyjść ze szpitala, żebyśmy tylko to przetrwali, żeby wróciła. Wiadomo, też był ten etap taki przechodzenia przez momenty, gdzie traciła jakąś umiejętność. To też było trudne. Ja się cieszę, że ona dużej liczby rzeczy nie pamięta i przez to też nie jest aż to dla niej taka... Znaczy no ma świadomość tego, ale no... duża część rzeczy była utracona, jak była bardzo malutka, także... Też no to są trudne okresy, bo to jest na zasadzie, nie wiem, potem jak oglądam zdjęcia, to się wzruszam, bo na przykład już teraz nie może się uśmiechać, a kiedyś miała piękny uśmiech, tak, i to tak na zasadzie, że widzisz, dziecko się uśmiechało, ale tydzień już nie zauważyłaś tego uśmiechu, drugi tydzień nie widzisz i kolejna rzecz odpada, tak, tutaj mogła się bawić, nie wiem, grać na bębenku, potem się ręka robi coraz słabsza i słabsza, no tak to wygląda. Choroba bardzo szybko postępowała, odbierając Julce kolejne umiejętności, aż w końcu dziewczynka mogła tylko ruszać oczami. Za ich pomocą, przy wsparciu nowych technologii, zaczęła komunikować się z najbliższymi. Mam na imię Julka, mam 10 lat, choruję na SMA. Julka stosuje komunikację alternatywną. Jest to taki indywidualny system opracowany dla niej, który tworzyliśmy od lat. Ona używa tablic papierowych, na których są takie obrazki. One się nazywają PCS-ami. Ten sam system ma przeniesiony na Tobiego. Także dzięki temu może wiele rzeczy powiedzieć. Już teraz też na Tobim jest w stanie pisać, także to jest taki system też powiązany, no bo wiadomo, to pisanie też nie jest łatwe za pomocą oczu, także że tutaj wiele elementów na to się składa. Dzięki lekowi też coraz wyraźniej tutaj wydaje dźwięki, co dodatkowo też ułatwia komunikację. Mimo tak wielu trudności, Julka nie jest statystycznym dzieckiem z SMA, bo nie została zamknięta w czterech ścianach. Dzięki sile i determinacji mamy rozwija swoje pasje, chce podróżować i spełniać marzenia. Julka to bardzo otwarta dziewczyna, jak mówi jej mama, bardzo charakterna, ale też bardzo dojrzała jak na swój wiek, bo wiele już w życiu przeszła. Jaka jest Julka? Ja ją na przykład podziwiam za to, że ona jest bardzo otwarta, bo jest, mimo tego, że nie może się tak bezpośrednio z wieloma osobami komunikować, by się wydawało, że przez to będzie taka bardzo zamknięta i skryta, a ona jest naprawdę bardzo, bardzo taka otwarta. Bardzo też ma dużo pasji, jest taka bardzo ciekawa świata. Ona jest zawsze na tak, jakby był jakiś pomysł, czy gdzieś tutaj jest opcja na pojechanie w jakieś fajne miejsce, zwiedzenie czegoś fajnego, to ona tam, nieważne czy była w gorszej formie, to po prostu zawsze jest na tak. Ona nigdy nie marudzi wtedy, także tutaj nieważne, że bolą plecy, jak jest to tutaj ona jest naprawdę zawsze chętna i gotowa. Także pod tym kątem jest bardzo też taka, jak tutaj patrzę jak na nią, to ona jest taka bardzo dojrzała jak na swój wiek też. Też dużo przeszła w swoim życiu, także to też ją bardzo ukształtowało. Sytuacji zagrożenia życia też było dużo. Ona naprawdę tutaj jest bardzo taka opanowana w tych sytuacjach i tutaj no,
Ja ją jako rodzic podziwiam, także że tutaj no, dużo przeszła. Jest też, myślę, że też bardzo charakterną dziewczynką. Ona tutaj ma bardzo od zawsze takie swoje zdanie. Także myślę, że to też jest fajne, bo w sytuacji, w jakiej jest, by się wydawało, że każdy ją może podporządkować, bo no, nie ukrywajmy, jest bardzo zależna. No, Jula nie lubi siedzieć w domu i bardzo nas motywuje do tego, żeby w tym domu nie siedzieć. Ja się cieszę, że mogę ją w tych pasjach wspierać. Ona bardzo lubi podróżować, kocha konie, bardzo teraz tęskni za taką możliwością wyjazdów na zawody sportowe, bo ona też bardzo kibicuje tutaj, jeżeli chodzi o skoki przez przeszkody. Jej ukochana kawaliada tutaj pierwszy raz od paru lat nie mogła wziąć udziału. Także że tutaj no, bardzo się ograniczyły możliwości, no ale też chyba jak każdemu. W ostatnim czasie pojawiła się także nadzieja, że może być lepiej. Nastolatka 2 lata temu rozpoczęła terapię nowymi lekami i zdobywa kolejne punkty w specjalnej skali Hope Intent. W połączeniu z systematyczną rehabilitacją stan Julki znacznie się polepszył. Kiedyś nie było nic, można było walczyć tylko rehabilitacją, która spowalniała postęp choroby. Potem pojawiło się światełko w tunelu, możliwość leczenia, o którą też walczyliśmy, bo nie była dostępna w Polsce. Teraz jesteśmy w ogóle w takiej bardzo komfortowej sytuacji, ponieważ Lula dostaje lek w postaci syropu, nie tak jak wcześniej, to podanie do rdzenia kręgowego. I lek działa i poprawia jej komfort i jakość życia. Także już nie jesteśmy na tym etapie, gdzie choroba z miesiąca na miesiąc coś zabiera, tylko małymi krokami odzyskujemy tutaj to, co utraciła. Dzisiaj w ogóle fundacja ogłosiła, że lek nazywa się Risdiplam i zostało ogłoszone, że jest zgoda na wprowadzenie go na rynek europejski. Jula na razie dostaje go od września zeszłego roku. Jest to w ramach takiej procedury wczesnego dostępu, gdzie lek nie jest jeszcze dostępny na rynku, ale producent ze względu na to, że tak powiem, na pozytywne skutki jego działania i tak jakby to, że lek ratuje życie, daje taką możliwość. Właśnie tutaj procedura wczesnego dostępu, także od września tutaj Jula dostaje ten lek, lek w formie syropu, może go przyjmować w domu, co jest w ogóle tutaj komfortowe, nie wiąże się to już z pobytami w szpitalu. I mamy nadzieję, że tutaj w przyszłości będzie on dostępny, no i refundowany, o co tutaj rodzice i cała fundacja tutaj będzie walczyć. Aby mogła nadal się leczyć, potrzebne są jednak pieniądze. Obecnie NFZ refunduje tylko 2 zabiegi rehabilitacyjne tygodniowo, ale to kropla w morzu potrzeb. Do tego dochodzą inne wydatki, m.in. na sprzęt, który również rzadko jest dofinansowywany. Jula wymaga dużo rehabilitacji, usprawniania. Na chwilę obecną tutaj ona ma minimum 2 rehabilitacje dziennie, plus też ćwiczymy bardzo duże same. Związane jest z tym, że to jej ciało jest nieruchome i bez takiego rozruszania, dbania o odpowiednie krążenie, no jej stan bardzo szybko by się pogorszył. Dla matki samotnie wychowującej niepełnosprawne dziecko koszty miesięcznego leczenia i rehabilitacji to ogromny wydatek, sięgający kilku tysięcy złotych. Dlatego wykorzystuje wszelkie możliwości, by zapewnić córce jak najlepszą opiekę. Jedną z nich jest przekazanie 1% podatku. Inne sposoby zbierania pieniędzy są obecnie ograniczone ze względu na pandemię koronawirusa. Mama Julki wierzy jednak w ludzi i dziękuje za każde wsparcie. Też ciągle walczymy o środki na rehabilitację. Jest to rzecz dla niej po prostu niezbędna. No to wiąże się z takimi ciągłymi działaniami, żeby tutaj móc zapewnić córce prawidłową opiekę. Ja myślę, że w granicach tych 5 tysięcy to są takie wydatki stałe, rehabilitacja plus taki osprzęt tutaj drobny do respiratora, filtry, gaziki, dezynfekcja, rękawice, strzykawki. No czasami faktycznie jest trudno, ale są też momenty bardzo szczęśliwe.
Ja, że tak powiem, uważam, że moje dziecko jest największym skarbem dla mnie i nie oddałabym 5 minut z nią, także że tutaj nie zamieniłabym się z nikim. Oczywiście chciałabym jak najbardziej, żeby ona była zdrowa i zrobiłabym wszystko, żeby tak było. Mogę tylko robić to, co jest możliwe i też kiedyś chciałabym, że tak powiem, sama sobie móc powiedzieć, że zrobiłam wszystko, co tylko mogłam.